W najbliższy poniedziałek w kościele świętej Jadwigi w Dębicy rozpoczynają się rekolekcje krucjaty wyzwolenia człowieka. Będą przebiegać pod hasłem Z całego serca Bogu zaufaj. Dni skupienia są dedykowane przede wszystkim osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków, hazardu czy innych nałogów i zniewoleń oraz ich rodzin, wyjaśnia siostra Justyna Papież, animatorka krucjaty. Osoby, które przeżywają problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, czy też na inny sposób doświadczają cierpienia z powodu nałogów i zniewoleń, także zachęcamy rodziny osób uzależnionych, bliskich, wszystkich tych, którym zależy na trzeźwości, na wolności tych, którzy są na uwięzi różnorakich nałogów. Nauki prowadzi ksiądz Mirosław Tosza, założyciel wspólnoty Betlejem w Jaworznie. Będą konferencje, praca w grupach, droga krzyżowa i msza święta. W rekolekcjach będzie można uczestniczyć także online. Osoby, które nie mają możliwości uczestnictwa w rekolekcjach z powodu dużej odległości, czy nawet z powodu przebywania za granicą, będą mogły uczestniczyć w tych rekolekcjach, ponieważ z parafii świętej Jadwigi jest transmisja. Na stronie internetowej parafii można zapoznać się z linkiem do tej transmisji i zachęcamy również i w taki sposób skorzystać z tych rekolekcji. Rekolekcje potrwają do środy.